Siemanko, z tej strony Nox, witam was w kolejnej części z gry Torchlight. Dołączył do mnie Rihan. Postanowił, że wspomoże mnie w walce ze złem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, mam Master Budki. Dobra, leci. Ja tam mam jedno zadanie więcej od ciebie wykonane. Ale to najwyżej. Co tam? Szybko machniemy to i polecimy dalej. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, bo jestem zniecierpliwiony. Chcę krwi. A już idę. Chcę krwi, bo... No, bo dzisiaj chciałem krwi w Minecrafta, w Igrzyskach Śmierci. Wielkie G z tego wyszło. O, ja tutaj już właśnie. Mam... Tutaj, dawaj to. Ja już to przeszłem, także tam... No nie masz ma, zadanie? Ja sobie kupiłem... Wziąłeś od nich zadanie? Tak, wziąłem. To chodź, dawaj, pomogę ci szybko, ciach. Walniemy to, raz, dwa. Ludzie, wiecie, o co chodzi? Za każdym razem, jak wchodzę na serwer, to mi wyskakuje komunikat, że za dużo rejestracji IP na tym koncie, a w ogóle pierwszy raz wchodzę na ten serwer. A, to mówisz o Minecrafcie. Ale teraz skupmy się tutaj. To znaczy, tu nie wiem, czy jakieś potwory w ogóle znajdziemy. Ja już tu zrobiłem czystkę. Ale ty masz... Czekaj, no ty powinieneś mieć. Bo jeżeli wziąłeś zadanie... O, stary, tu jest ten koleś do enchantu. Cześć. No, ja już go mam załatwionego. Będziesz go miał w mieście teraz. A, moje buty. Możesz sobie coś zenchantować, jak chcesz, a jak nie chcesz, nie musisz. Wystarczy, że z nim pogadasz i on będzie już w mieście. Ja chcę, żebym mi zenchantował Dream Master buty. Ale nie mam kasy. A co ja tutaj z ekipunku mam takiego ciekawego? O ty, nawet zbroi żadnej nie mam. Zajebiście. Ale mam tutaj hełm. Taki fajny, 110 HP daje. Pogadać z nim mówisz tylko? Co? Pogadać z nim tylko? No, pogadaj i wyjdź i on będzie już w mieście. Dobra, chodź, idziemy bossa rozpykać, bo powinien być. Tak mi się wydaje. Mogłem przeładować mapę, ale... A jak nie będzie bossa, to... wprowadziłem cię w błąd, przepraszam, w drugą stronę. Zagapiłem się na mojego wspaniałego ptaka. A ja mam szkieleta. Znaczy też mam ptaka, ale mam szkieleta. Dobra. Dawaj w dół. Mi się coś ładuje długo, coś dziwnie. 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 No chodź. No idź pierwszy może. Już idę chwilę. Ciekawy jestem, czy będzie boss. Pewnie nie. Pewnie nie. O! Nie żyje. Ale mam ten item do quest. Aha, no to weź item do quest i po sprawie. Widzisz? No to już przechodzę portalem. Myślałem, że jakiś fajny itemek tutaj leży, zwykły fioletowy item do questu. A leżały ci w ogóle itemki po drodze też? Po trupach? Nie. Tylko ten do questu. Nie, nie. Połowa ścina. Ale rozlewało mi. No dawaj, 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 ja tu chcę krwi, kurde. No mówię, że mi lagowało. Dobra, już tutaj. O, już są duchy. Dobra, jedziemy z koksem. Ale że jest? Jesteś w grze? Właśnie nie wiem, bo mi coś przycięło to szlajda. Lol. Wiem, że lol. No raczej włączę ponownie to szlajda. No, to włącz ponownie. I połknę go. Będziesz pewnie w mieście. Resiu. A to dojdziesz do mnie. Join the game.
Muszę sobie kupić te swoje do identyfikacji. Tak? Przecież tego leci, po co ci? O, jakiegoś sparka następnego. Ale to drogie to. No. No dawaj, 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 chodź tu szybko. Nie kupuj teraz nic. Później kupisz. Na dół? No, 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 na dół, na dół. Wiesz co, wymyśliłem sobie bullet tutaj, dla swojej postaci. A po czym? Nie, dla swojego maga. Mam tam też na singlu 31, drugi level. Jakoś tak. A ja będę walił wszystko tutaj w ten, w Hunter's DLC. Ale powiem ci, że tamten bullet tak... jakoś, kurde... Nie jestem przekonany, znaczy, nie, no nie jest zły, ale... Ale zmieniło to w ogóle całkowite podejście do pewnego skilla, którego chciałem bardzo rozwijać. Do młotka. No, do młotka, zmieniło to podejście do młotka, tak, tak. Dokładnie chodzi o ten skill. Dlatego, że czwarty skill z ognia jest bardzo fajny. Ten Blazing Pillar. To tworzy takie cztery słupy ognia, które podążają za wrogami. Idziesz? O, też masz ptaszka. Ja, czemu? A czemu masz ptaszka? Ej, czemu? A no bo mi się zmienił, z powrotem. O, już nie mam. Mam skrzynkę. Dobra, lecimy. Pozbieraj sobie tutaj. Ej, ale ja nie mam żadnej broni. What the fuck? To sobie W przełącz. O, już. Pozbieraj jakieś tam śmieci, jeżeli leżą i chodź. Ja chcę krwi. To nie mojej. O, dobra. Chyba nic z tej pomocy. O, a co to jest? Nie wiem. Nic tu nie ma. Lihan, jesteś? Może dołączy, o. Jesteś, no. Pierwszy filmik z tej gry nie cieszył się chyba, znaczy na razie się nie cieszy zbyt dobrą popularnością, tym bardziej, że na start dostał dwie łapki w dół. No szkoda, szkoda, no ale cóż. Tylko bardzo bym prosił na przyszłość tych, co łapkują w dół. Nie mam nikomu nic za złe, no każdy daje to, co uważa, albo łapkę w dół, albo łapkę w górę. Ale chociaż żeby napisał, za co ta łapka w dół jest. Bo wtedy przynajmniej ja wiem, co robię źle i co mogę poprawić ewentualnie. Ale mnie żopkę. Znowu mam szkieleta. O, już nie mam. Dobra. Idziesz? Ja tu teraz wszystko powybiję. Nie wybiję mi nic. No ja i tak mam niższy level. Dobra, tu jest zadanie do wykonania, tu czekam. Bo skrzynka za mną biegnie, tu nie nadal, że za mną. O, co mi tu dasz? A dawaj to. Niezidentyfikowany łuk. Niezidentyfikowany łuk, tak? O, lepsze łódki. Uj, ile jakie masz kastety, bo mam takie, co dają 50 damage i plus 6, 56 damage. To ja chcę, bo ja mam jedne 57 i drugie 32. Trade? A, jesteś zajęty. A, to już sekundę, no. Oj, do gdzie uciekasz? Stójżesz, chodź. Co za głupia babka. No i chyba to wszystko. Dzięki. Ja używam wandy. Wandy od wandy.
Dobra, lecimy dalej. Bo to już 10 minut, kurde, gry, a tu ramtem zabiliśmy może garstkę przeciwników, hordy. Hordy złych bestii. A tak patrzyłem na YouTubie, to bardzo dużo jest właśnie tych z Torchlighta, bardzo dużo ludzi gra magami. Nie wiem, czy po prostu jest to najlepsza klasa w tej grze. O ile coś takiego jest w ogóle w tej grze. Znaczy zawsze w każdej grze jest jakaś klasa przeważa. Z tym balansem jest różnie. No idziesz czy nie idziesz? Hej, halo. Halo Kitty. Oh my god, dobra. To ja coś tu pozabijam. Gdzieś do jakiegoś pierwszego zadania czyjś. A, tam na dole. To skrzynka. No, miałem jakieś małe ścięcie. Nie wiem, może to przez to połączenie z Johanem. A niestety go już nie ma. Także nie będę miał pomocy w walce ze złem. Muszę walczyć samotnie. Przepraszam. Jeżeli wam się podoba ta gra i chcielibyście sobie pograć ze mną, oczywiście jeżeli posiadacie taką grę, jeżeli byście chcieli pograć ze mną, to nie ma problemu. W miarę możliwości, wtedy kiedy miał czas, będę mógł z wami pograć. Tak, tak, trochę się, wiem, zawieszam przy rozmawianiu. O, a, za domko. Dawać ich, dawać. A, nie są tacy mocni. O, proszę, już jeden pad. Dawać drugiego. Dobra, nadropili trochę rzeczy. Tu jest chyba... Jeszcze przeszkadzają mi jakieś robale. O! Nie wiem, to są chyba minibossowie, czy... Też, że mają taki fioletowy pasek życia. Inny niż normalne potwory, no i są mocniejsi. O, mamy... Quest complete. Mamy itemek z questu. Jest dobrze. O. Żebyśmy statystyki rozdali. Dobra. W każdym razie, jeżeli chcecie, tak jak powiedziałem, ze mną pograć sobie w tą grę, to proszę o kontakt ze mną na... Może być przez YouTube'a na prywatnej wiadomości. Ewentualnie w komentarzach. Czytam wszystkie komentarze, także spokojnie. Na pewno odpiszę. Co do czasu z tym graniem, no to już wiecie, no już... O kurde, skrzynka mnie atakuje. Tworzycza bestia. To już wyjaśniałem w moim vlogu, powiedzmy. Dlaczego u mnie jest krucho z czasem. Pozwiedzajmy sobie trochę tę krainę. Dobra, mieliśmy rozdać statystyki. Jest, jest mój ulubiony skill. Dobrze. Tak. Czekajcie, który to ja chciałem... Aha, to na zamrożenie. I oczywiście to. Ten skill daje szansę na rzucenie przy używaniu różdżek, wandów od wandy, na rzucenie dodatkowego czaru. Magma Spear, Ice Blast i Shock Bolt skill. O!
W każdym razie tam dodatkowy czar może rzucić. Element, atrybut 1% na trochę mało. To nie chcemy tego skilla. Na razie nic więcej nie bierzemy. O! O, to jest właśnie skill, który lubię. Trochę many zużywa. Ale z różdżek też możemy walić. Właśnie będziemy teraz z różdżek walili. Może nam się uda. O, widzieliście? Dodatkowy tam czar się pokazał. Taki ogień. Dawaj kluczyk. Jest golden key. A teraz wystarczy tylko skrzynkę jeszcze znaleźć. Ten skill młotka jest dobry na masowe obleżenie. Wolne, mam te bandy. Dobra, przejdźmy sobie tutaj mostkiem, co tutaj słychać. Jest! A, to jest taka specjalna bestia. Po zabiciu jej otwiera się portal. A, no i w tym portalu są różne zadania. A akurat tego jeszcze nie miałem. Zadania, no takie no, polegające na zabijaniu. Spider Nest! Oblegają! Dobra, młotek w dłoń. O, nawet przy młotku. Chyba się... To się próbuje, wystarczy, że mam różdżki. A jasne! Znaczy, że mam różdżki w dłoniach. O, mi się podoba. Nawet wcześniej tego nie zauważyłem. Ale ich jest. Chyba muszę ten nest zniszczyć. Jej manę! Jezus Maria, co tu się dzieje? Rozwalić. Al, al. Kurde. Ja chyba muszę ich określoną ilość zabić. Wypijemy manę. Podejdzie. Ja cały czas wyłażę. Ile jeszcze zrobić? Nie wiem. Nawet pasek expa za nich nie rośnie. No wyłażą i wyłażą. Tutaj coś trzeba zrobić, ale... Trzeba pozamykać ty. A, już wszystko wiem. A, spadajcie. Dajcie mi dojść do tego. A, cwaniaki. Już wiem, a tak to bym... Kurde, ale ich jest. Gincie, ścierwa jedne. Dobra, zamykamy następny.
Jeszcze dwa, trzy, cztery. O. Dobra. Aszku, bij tam. A my się pobawimy w bieganiu, bo przecież nie będę ich bił w nieskończoność. Bez sensu. Okej, okay, ostatni został. Jakiś mi boss pewnie wyskoczy zaraz. Albo coś. Dobra, muszę was trochę pozabijać. O kurde. Wysypało się dużo złota i skrzyneczka. A jakiś armor. Zobaczmy, co nam tutaj wydropiło. No niby trochę lepsze. Chociaż te dają manę. Niewielka różnica. Spodni jeszcze nie możemy. Buty. O, buty sobie zmienimy, tak. Buty sobie zmienimy. O, jest zbroja. O, bardzo ciekawa. Strange, akurat nam nie potrzeba tak bardzo, ale... Ale dobra, mamy co nieco. Z ekwipunku nam się ulepszyło. Możemy wyjść. I to jest chyba... Czwarta, piąta mapka, taka różna, no jak się zabije tego tą Phantom Beast. Fantomową bestię. Tu zawsze pokazuje się właśnie taki portal. Znowu jakieś temki, ale dobra, teraz nie mamy czasu na przeglądanie ich. To co mamy na sobie w zupełności nam wystarcza. Lubię te kapliczki, co przywołują właśnie potwory. Tylko to akurat się nie popisała ta kapliczka. Czasem jakiegoś takiego mini-bossa przyzwie. I to wtedy jest ciekawiej. Dobra, zjedzmy jakąś, wybijmy miksturkę. Dobra, jedziemy z koksem. Jeszcze ogłuszę dodatkowo. W ogóle bardzo fajny skill, bardzo mi się on podoba. Powinien go chyba sobie jako main nawet ustawić. Ale tylko, że bardzo dużo many zżera. Ale w sumie właściwie to czemu nie? Nie jest głupie. Zobaczymy, co to będzie. Trzeba będzie popracować nad itemkami do many. Albo choćby nawet do regeneracji jej, żeby jeszcze przyspieszyć. O, tam kawałek widzę jeszcze nieodkrytego fragmentu mapy. O, proszę. No, i w ten sposób możemy to sobie poszczelać. Dobrze, bardzo dobrze. Coś tu jest, jakiś zakamarek. Proszę, jest skrzyneczka. Zakamuflowana. A tutaj czy jest ktoś ciekawy do bicia? Nie bardzo. Jeszcze w planach nagranie. O ile mi czas na to pozwala, znowu z tym czasem, ja wiem. Przynudzam czasem trochę. No ale spoko. Kto ma to robić jak nie ja?
Mamy następny levelik. Oczywiście zwiększymy to. Tu zwiększymy. I tu też damy. 20-25% damy. Niech będzie tak. I... Borderlands, jakoś tak to się czytam. Bo akurat tak się składa, że mój znajomy zakupił sobie tą grę i trochę pograł, stwierdził, że jednak nie będzie w nią grał. I za śmieszne pieniądze zaproponował mi kupienie jej. A szczerze przyznam się, że nie grałem w pierwszą część tej gry. Oglądałem na YouTubie filmiki z tej właśnie gry i w sumie zaciekawiła mnie. Oczywiście chciałbym ją nagrać z kimś na multiplayu, bo wydaje mi się, że będzie tak ciekawiej. Tylko jak na razie to jest bardzo mały skill. Ile ty będziesz tego ścierwa produkować? No, w końcu padło. O! Nadropiliśmy trochę rzeczy. dobra, to sio. Buty sio, to sio, sio, sio. Nie wiem, dobra, na razie nie będą. Stafań używam. Chociaż to ciekawie wygląda. Łuk też nie. Mieczyki wąt. O, fajna czaszka. O! To ta druga opcja do broni, co jest, to ciekawa. 30% damage. To secondary targets. To dość ciekawa. Tylko czy taka bardzo przydatna? No nie wiem. I na odległość. Ptaszek załatwił. Resztę. Teraz trzeba tam wliść jakoś na górę. Aha, tamtędy. Dobra. Gdzie to się wchodziło? Tu. Boczkiem. Dobra, zabij go. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle, czy... Bo tak, znaczy powiem szczerze, jeszcze nie zdecydowałem się na zakup tej gry. Aczkolwiek mówię, cena jest bardzo atrakcyjna. No ja w sumie i tak ją kupię. Za te pieniądze to... Warto. A czy nagram z niej coś, to będzie zależało już od was, czy chcecie zobaczyć jakiś let's play, multiplay, gameplay, czy zwał jak zwał, wiadomo o co chodzi. No się kuźwa obudziłeś, stary. Masz zapłon. No dobra, złowimy coś. Sekretny fishing hole. Co my tu mamy?
Big Web Fish, to pewnie się w pająka nasz ten zmieni. Czasem itemki można też złowić. O, podkę. O, i Ember Spark. O, widzicie? A, no nie jest tak źle. O, ale nam to czary się nadropiły. O. No nauczymy naszego zwierzaka... to akurat nie będzie dla mnie. Ale nauczymy cię tego i tego. Ja mam wystarczająco swoje czary, a ty możesz sobie... Powiem wam, że ten zwierzak pet akurat w tej grze nabiera słowa tego właśnie pet, bo odgrywa tą bardzo dużą rolę. Jest bardzo mocny, bardzo pomocny. Dużo obrażeń zadaje naszym wrogom, a nie tylko po prostu jakiś tam zwierzak latający za nami, który tam ledwo co bije i więcej przeszkadza niż bije tak naprawdę. No, dobra. On się lubi, skill działa do teleportowania. Coś mi zada obrażenia, to zostaje automatycznie przeniesiony. A młotek się spisuje. Aczkolwiek też ci przeciwnicy mają 6 level, także są dość słabawi. Ojojoj, to trzeba tutaj naokoło iść. Dobra. Pójdziemy. Jak już mówiłem, jestem typem takiego myszkownika to nazwać. Nie wiem. Nazwijcie to jak chcecie. Myszkuję wszędzie i... I tak mam. Tak lubię, tak mam. Wyniosłem to chyba z innych RPG-ków, już dość starszych tytułów. Tak się nauczyłem, tak mi zostało. Ja wiecie, jakieś sekretne skrzynie, sekretne miejsca i tak dalej. Eksploracja właśnie Tylenu daje nam to, że możemy coś znaleźć. Zabić więcej potworów, przez co gra staje się łatwiejsza, bo wchodzimy na nową, do nowej krainy, czy tam do nowej mapy z wyższym poziomem. Aczkolwiek dobrym rozwiązaniem byłoby tutaj, gdyby ten poziom potworów dostosowywał się do naszego. Ale dobra, w tym miejscu sobie zakończymy grę. A, jeszcze tutaj tego stona rozwalimy. Ten pan nam tam później otworzy tam przejście. Tak, tutaj. Pójdzie na górę, otworzy nam drzwi. A nie, jeszcze jednego będziemy musieli. Może weźmy jeszcze to zadanie. O, bardzo ciekawą różdżkę pan dajesz. Otworzy pan nam. I bardzo fajnie. Dobra, ja tylko tu wejdę. I na dzisiaj zakończę odcinek. Jeżeli wam się podoba, zapraszam do następnego, trzeciego odcinka. To byłoby na razie tyle. Cześć.